Siema na maneczko, z tej strony Manojek. Cześć i witam was ponownie po raz kolejny, bardzo, ale to bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejna gra, którą jest Happy Wheels. Tak, Happy Wheels. Gra, którą każdy zna, którą każdy gra, którą każdy ogląda, a ja nie gram i nie oglądam. Ale wydaje się być bardzo fajna, wydaje się być zręcznościowa, a to jest to, co ja w grach lubię najbardziej, więc przekonajmy się, jak bardzo sam w tą grę. Pogoman Adventure, czyli przygody Pogomana, czyli mamy takiego ludka, którym trzeba skakać. No i musimy przeskakiwać przez kolejne poziomy. You can do better. Of course I can do better. O-o. Nie no, tam czasem pogrywałem czas, ale to tak mało. Quite good. Thank you. Co, uda nam się zrobić impressive? Of course. Mamy impressive. Those skills though. To chyba nie te skillsy. To jeszcze raz. O! Jesteśmy! Time to some stairs. Ale to nie wiem, czy to przeszkoczę. Spróbujemy, oczywiście. O, no. Okej, okay. Trzeba trochę się bliżej ustawić. Dobra, mniejsza. Bo tam po prostu trzeba się zahaczyć tym. O! Nie! Dobra, już myślałem, że mi się nie uda, że utknę. A teraz czy na te schody, jak się wpadnie tak na ten, to one cię przekaleczą? Nie, one są tak po prostu ustawione, więc skoczmy. Tylko, że no tak dość koślawo mi to wskakiwanie idzie, muszę przyznać. Chyba mi w sumie w ogóle nie idzie. Okej. Silną ma głowę, chłop. Nowa technika wchodzenia po schodach. Polecam. Just keep climbing. Ball fall. Okej. Okay. Teraz... No, to nie jest chyba takie trudne, jakby się mogło wydawać. Jakie małe kuleczki. Ty, dobrze mi idzie. A to jest najlepiej oceniany poziom w tym tygodniu, więc zobaczymy. Serio, każdy by chciał chyba mieć tak giętki kręgosłup jak on. Teraz te schodki są ciężkie, chyba, chociaż, czy ja wiem, czy one są takie ciężkie? Raczej nie. Nie. Jak on się nie łamie? To ja nie wiem. Tu ja nie wiem. Nie wiem ja w ogóle. Finally. Mamy to! Kurczę! Fajne to było. Bardzo fajne. Pierwszy raz mi się udało chyba przejść jakąś mapkę w ogóle w tej grze ever. Taką top rate, nie? Nie, że taką wymyśloną przez komputer. Całkiem fajne. Nie było to zbyt takie trudne ani hardkorowe, ale było fajne. Spinning Wheels 99. Więc jesteśmy kolesiem na rowerze i musimy przejechać przez kółeczka. Z tego co rozumiem przynajmniej. Jezus Maria. Dotąd jest jeszcze easy? Bo może nam się uda, patrzcie. Cały czas lecimy, już jesteśmy na hardzie, widzicie? Pierwszy raz gram, a już jestem na impossible po prostu. Impossible, win. Wygrałem, doszedłem do mediuma. Dobra, to trzeba po prostu tak jakoś skoczyć, żeby to nas wybiło, ale nie żeby nam ręce wybiło. Kurczę, to może... Jakie salta. No dawaj, ale nie, to już chyba będzie po nas. Chociaż jeszcze żyjemy. Jeszcze żyjemy! Ale czy pożyjemy długo? Do hardu doszedłem, sam. Sam doszedłem, a jeszcze jadę. O, już nie jadę. Powiem wam szczerze, że z moimi skillsami to chyba jest impossible nawet do harda dojść. Chociaż jestem już na medium. Jestem na hardzie! A już byłem na hardzie chyba, nie? Impossible! Teraz... Jest! Mamy to! Ninja Fight jest... Press Space. Okej, okay, i musimy zabijać przed sobą. Mamy kogoś na palu i teraz... Tylko nie wiem, o co chodzi zbytnio. Tak po prostu? Czemu on bieg... On bieg z czymś tam... Takie levele to ja lubię. Dużo krwi... I to już. No, nie umiem rzucać.
To ocaliłem Timiego. Chodźcie do mnie, piłeczki. Wszystkie piłeczki do mnie. Tak blisko. O, dostałem 3 nowe piłeczki. Def. O, spadłem gdzieś. Czy ja to wygram? A nie, bo miałem się złapać. Mniejsza. Dobra, po raz kolejny jesteśmy Jumpmanem i podobno to jest Impossible Level, czyli taki, do którego nie do przejścia jest. Całkiem to możliwe jest. Nie? Tak nie można? Kurde. No doszedłem! W grze oczywiście. Czekajcie, a tak jakbyśmy się puścili? Dobra, bo grając już to po raz 10 raz czy 20 raz, zastanawiam się, czy to jest naprawdę impossible. Bo to jest taka możliwość, nie? Jest taka możliwość... Ale jedną głową... Jak ja to? Czemu wygrałem? Czyli jest possible. Jest possible. Wrecking Ball Run. I już tam dziecko zginęło. Timmy już nie żyje. Dobra, bo musimy uciekać przed piłką. Wrecking Ball. Dajemy czadu. Okej. Okay. Łatwe to bardzo, bym powiedział. Bo ja po prostu jadę. Ja po prostu jadę. Serio? Dobra, czy to jest warszawka? To ja nie wiem, czy to jest warszawka, ale mapa nazywa się Warsaw... Warsaw Core. Warsaw... Poland... Warsaw... Problem with stones? Wait... Oh, fuck. Czemu te piłki mi utrudniają jeżdżenie? Kto ma problemy? Kto ma problemy z kamieniami? Na pewno nie warszawka, przecież to jest polska technologia, ale to nie wygląda jak warszawka chyba. Przecież nie wiem, jak wygląda warszawka. O kurczę, ale kamienie. I jest odporna na obicie. Zobaczcie, tak przyrąbałem. No i co teraz? No i nie ma pikniku. Nie ma. I na jednym kole. No przejedź. Ej, utknąłem. Utknąłem. Wypadły nam nogi z środka. Teraz jesteśmy trochę jak Flintstonowie. Napędzamy. No. Dawajcie, bo znowu nas. Czemu on wyskoczył? Dobra, mamy level, w którym musimy wytrwać. Przetrwać, ale nie teraz. Dobra, więc jeszcze raz musimy. Jak się uwolnić jakoś od tych min, żeby one nas nie zniszczyły, ale tutaj też nam się nie uda. Mamy to! Już teraz wygrałem, już chyba nie ma tu więcej min, ale czemu mi się nie wygrało? Bo to chyba tylko trzeba wyrwać, no bo tak, no więc mamy to! Teraz to, co kociaki lubią najbardziej, czyli gravity! Dobra, tutaj zrozumiałem, że trzeba się obrócić. Tu musimy się wyprostować tutaj bokiem, teraz tutaj znowu tak o. Trzeba się obrócić, ale nie w tą stronę. Czemu mam don't die? To jak mam tam wjechać? Dobra. Postaram się don't die. O! Ja nie umarłem. Czekajcie, co to jest? Aha, że taki jest mocny ten. Łatwe. No! Kurwa, nie da się tam przedostać, bo ten ta... Dobra, to też nie był zbyt dobry pomysł. Tu. Jest! 2 i 3 sekundy, pobicie. Tego zabijemy i tego też zarazem. Patrzcie, jeden raz. A tu wystarczy chyba tylko... Nie? Woo! No i tamto mamy... Spikeball, czyli coś, czego nigdy nie robiłem, ale wygląda dość fajnie, bo trzeba spadać. Ale już widzę, że... Kurczę, za pierwszym razem. First try, pierwszy raz. Okej, musimy się postarać przetrwać. I to już... Aha, mamy levele. Ale to jest fajne, patrzcie, bo macie takie lustra, nie wiem, czy to widać. Znaczy, na tym poziomie nie widać.
Ale już za szybko lecę i zaraz się na coś nadziam. Woo! Pogo jump. Lubię tego jumpują. A, to też jest takie ten, chyba. Dobra, na razie jesteśmy noobem, ale jak już wiemy, jestem w tej grze najlepszy. Inaczej w tym skakaniu takim. Dobra, no na razie jestem jeszcze bad, ale już jestem co? Już jestem okej, jest okej. Tutaj, good. Nie wiem, co to jest CTRL plus shift. To nie naciskam CTRL plus shifta. Bo nie jest za trudne. Dla mnie nie ma za trudnych rzeczy. Dla mnie nie ma w ogóle trudnych rzeczy. Dla mnie w ogóle nie ma rzeczy. Jestem tylko ja. I ty. I my. I wy. I oni. Kurczę, to było całkiem spoko. No nie mogę tego przejść. Więc to chyba trzeba ten... Naciskam. A co mi to dało? Że można się tak, kurczę, skulić jakby. I wtedy się wysoko skacze mocno. Dobre! Dobra, już nam się chyba uda, co? Kurczę, serio jestem. No musi się to powiedzieć. Jak na kogoś, kto nie grał w tą grę praktycznie nigdy, to jestem, kurczę, ultimate. No to chuja pana, no przeskocz przez ten pierdolony otwór. No! Mamy to! No need to raid. Okej, to nie ocenię. Ale super! To był naprawdę fajny level, bo było wszystko z tego bogo jumpu, czyli przeskakiwanie, potem po dołem, potem środkiem, no super było. Trzymajmy się tego, teraz puść mnie! Ale to jest dobre. Dobra. Ale mam tylko jedną rękę, to jak ja mam się trzymać? Ale jestem. Nie! To jak ja mam... A, to powinienem się puścić tutaj już chyba, żeby tam spaść, wiecie. Jest! Okej, to jest całkiem trudne. Musimy się na minie tak wybić, żeby... Żeby dolecieć tam i teraz się uda. Uhu. Dobra, lecę. Ale to nie jest jakieś chyba zbyt trudne. No jedyne, co mi rączki może połamać, no. Dobra. Teraz skoczymy. Tylko ja nie chcę spadać z plecami do dołu. No okej. Okay. I teraz tu. I teraz w tą. Okej. Okay. Dobra. Teraz o, dokładnie. I mamy to! Dobra, kochani, to by było na tyle. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Happy Wheels będą... Od czasu do czasu, nie powiem wam kiedy dokładnie, ale będą się ujawiać, bo jeżeli będę miał dobry humor, tak jak dzisiaj miałem, to na pewno pogram w tą grę, bo jest naprawdę, kurczę, świetna. I nie dziwię się, że tak dużo osób ją nagrywa, bo fajnie się bardzo w to gra. A na dzisiaj też wszystko jak zawsze i ja wam bardzo dziękuję i ja was bardzo zachęcam do łapkowania, do subowania, jeżeli macie taką ochotę. A na dzisiaj też wszystko, zapraszam was na resztę filmików, trzymajcie się, pa!